Tekst manny na 5 czerwca. W Tobie, Panie, pokładam ufność. Psalm 31, werset 2. Komentarz parauzyjny Nic nie może przynieść chrześcijaninowi większej niekorzyści w obliczu wrogów jak zezwolenie, choćby tymczasowe, na wypuszczenie z rąk kotwicy wiary. Niech to uczyni tylko na chwilę a ciemności nieuchronnie zaczną gromadzić się wokół niego tak, że nie będzie mógł dojrzeć jasności oblicza Ojca, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu. A kiedy ponownie będzie starał się uchwycić kotwicę, moce ciemności gwałtownie zaatakują go z wątpieniem i strachem, zwykle wynikającymi z jego ludzkich niedoskonałości, które, o czym powinien pamiętać, są przykryte szatą sprawiedliwości Chrystusa. Jeśli chcemy, by w naszym sercu panował pokój Boży, nigdy nie wolno nam wypuścić z rąk kotwicy wiary ani dopuścić, by najbardziej zajadłe ataki szatana osłabiły naszą odwagę. Postawą naszego serca zawsze powinno być, choćby mnie zabił, ufać w nim będę. Reprint numer 1832 Komentarz parauzyjny Chrześcijanin nie pokłada ufności w sobie ani w broni cielesnej. Jego serce odpoczywa w Jehowie. A jaki odpoczynek może być bezpieczniejszy od tego doświadczanego na łonie Jehowy, samoegzystującego, wiecznego, nieśmiertelnego, niezależnego i nieograniczonego Boga? Obietnica i przysięga kogoś takiego są godne całkowitego zaufania. Nasza kotwica znajduje w nim oparcie, w jego osobie, charakterze, planie i dziełach. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza kronik rozdział 5, werset 20. A mieli pomoc przeciwko nim. I podani są w rękę ich Hagarńczycy ze wszystkim. Co mieli, przeto iż do Boga wołali w bitwie, a On ich wysłuchał, i szufali w Nim. Druga kronik rozdział 14 werset 11 Tedy zawołał Aza do Pana, Boga swego, i rzekł, o Panie, Ty nie potrzebujesz wielu, abyś ratował tego, który nie ma potęgi. Ratuj że nas, o Panie, Boże nasz, gdyż na Tobie spolegamy. A w imię Twoje idziemy przeciwko temu mnóstwu. Tyś Pan, Bóg nasz, niech nie ma góry nad Tobą człowiek śmiertelny. Rozdział dwudziesty, werset 12 O Boże nasz. I zali ich nie będziesz sądził, w nas ci zaiste nie masz żadnej mocy przeciw mnóstwu tak wielkiemu, które przyszło na nas i nie wiemy, co czynić mamy. Tylko ku Tobie obracamy oczy nasze. Kioba rozdział trzynasty wersety piętnasty i szesnasty, oto, choćbym jej zabił, przecie nim będę ufał, wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił. On Ci sam będzie zbawieniem mojem, ale przed oblicze jego obłudnik nie przyjdzie. Psalm osiemnasty werset trzydziesty droga Boża doskonała jest. Słowo Pańskie jest ogniem wypławione. Tarczą jest wszystkich, którzy w nim ufają. Psalm 22 versety 5 i 6 W Tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieje mieli, a wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali, a wybawieni są, w Tobie nadzieje mieli, a nie byli pohanibieni. Psalm 27 werset 1 Psalm Dawidowy Pan jest światłością moją i zbawieniem moim kogóż się bać będę pan jest mocą żywota mego kogóż się mam lękać Psalm 31 pierwszy wersety 7 15 i 16 mam w nienawiści tych którzy przestrzegają próżnych marności bo ja w Panu nadzieję pokładam ale ja w Tobie mam nadzieję Panie Rzekłem, Tyś jest Bogiem moim. W rękach Twoich są czasy moje, wyrwijże mnie z ręki nieprzyjaciół moich, i od tych, którzy mnie prześladują. Psalm 34 wersety od 2 do 13 Będę błogosławił Pana na każdy czas, zawsze będzie chwała Jego w ustach moich. W Panu się chlubić będzie dusza moja co usłyszawszy pokorni rozweselą się. Wielbijcie Pana ze mną, a wywyższajmy imię Jego społecznie. Bom szukał Pana, i wysłuchał mnie, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mnie. Którzy na nic spoglądają, a zbiegają się do Niego, oblicza ich nie będą zawstydzone. Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze wszystkich ucisków Jego wybawił Go. Zatacza obłusanią pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan, błogosławiony człowiek, który w nim ufa. Bójcie się Pana Święci Jego, bo nie masz niedostatku bojącym się Go. Kwięta niedostatek cierpią i głód, lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem. Pójdźcież synowie, słuchajcie mnie, bo jaźni pańskiej was nauczę. Któż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra. Psalm 118, wersety od 5 do 9 W ucisku wzywałem Pana, wysłuchał mnie, i na przestrzeństwie postawił mnie Pan. Pan jest ze mną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek. Pan jest ze mną między pomocnikami mymi, przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mi jej mają w nienawiści. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach. Przypowieści Salomonowe rozdział trzeci werset piąty. Ufaj w Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie spolegaj. Izajasza rozdział 26 werset 3. Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju. W pokoju mówię, bo w tobie ufa. Daniela rozdział 3 werset 17. Bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego, i z ręki twojej, o królu, wyrwie nas. Michasza rozdział siódmy werset siódmy, przetoż ja na Pana patrzeć będę, oczekiwać będę Boga zbawienia mego, Bóg mój wysłucha mnie. Abakuka rozdział trzeci werset dziewiętnasty, Panujący Pan jest siłą moją, który czyni nogi moje, jako nogi łani, i po miejscach wysokich poprowadzi mnie. Przedniejszemu nad śpiewakami na muzycznym naczyniu mojem. Rzymian cały rozdział czwarty. Cóż wtedy, życzymy, znalazł Abraham, ojciec nasz według ciała, bo jeśli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czem chlubić, ale nie u Boga. Albowiem cóż pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu i przeczytano mu to za sprawiedliwość. A robiącemu zapłata nie bywa przeczytana podług łaski, ale podług długu. Nie robiącemu zaś, lecz wierzącemu w Tego, który usprawiedliwia niepobożnego, przyczytana bywa wiara Jego za sprawiedliwość. Jako i Dawid powiada, że błogosławieństwo człowieka jest, któremu Bóg przyczyta sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc, błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości, a których zakryte są grzechy, błogosławiony mąż któremu Pan Grzechu nie przeczyta. To tedy błogosławieństwo tylko na obrzeskę przychodzi, czy też na nieobrzeskę. Gdyż mówimy, iż wiara Abrahamowi jest przeczytana za sprawiedliwość. Jakoż mu tedy jest przeczytano, gdy był w obrzesce, czyli w nieobrzesce? Nie w obrzesce, ale w nieobrzesce. I przyjął znak obrzeski za pieczęć sprawiedliwości onej wiary, która była w nieobrzesce, na to, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzesce, aby i onym przeczytana była sprawiedliwość, i aby był ojcem obrzeski, nie tylko tych, którzy są z obrzeski, ale też i tych, którzy chodzą stopami wiary Ojca naszego Abrahama, która była w nieobrzesce. Albowiem nie przez zakon się stała obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. Bo jeśli ci, którzy są z zakonu, dziedzicami są, tedyć zniszczała wiara i wniwecz się obróciła obietnica. Gdyż zakon gniew sprawuje, albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa. Przetoż z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski, i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich. Jako napisano, ojcem wielu narodów wystawiłem Cię, przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłe i który przywołuje te rzeczy których nie masz, i jakoby były. Który, Abraham, przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano: tak będzie nasienie twoje. A nie będąc słabym w wierze, nie patrzył na ciało swoje już obumarłe, mając około stu lat, ani na obumarły żywot Sary. O obietnicy tedy Bożej nie wątpił z niedowiarstwa, ale się umocnił wiarą i dał chwałę Bogu, będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocnym jest i uczynić. Przetoż przeczytano mu to za sprawiedliwość. A nie napisano tego dla niego samego, iż mu to przeczytano, ale i dla nas, którym ma być przeczytano, którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Drugi Tymoteusza rozdział pierwszy werset 12, dla której też przyczyny te rzeczy cierpię, ale ci się nie wstydzę, gdyż wiem, komu m uwierzył i pewienem, iż on mocny jest tego, czego mi się powierzył. Strzecasz do onego dnia. Żydów cały rozdział jedenasty, a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych, albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego. Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu, niżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy, jakoż sam Bóg świadectwo dał o Darach jego, a przez te umarłszy jeszcze mówi. Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie jest znaleziony, prze to, że go Bóg przeniósł. Albowiem pierwej niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał Bogu, a bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają. Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tem, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwości wyświadczając, przygotował korapku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. Wiarą powołany będąc Abraham, usłuchał Boga, aby poszedł na ono miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej jako w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakubem. Wspólnymi dziedzicami tejże obietnicy. Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. Wiarą także Sara wzięła moc ku przyjęciu nasienia i mimo czasu wieku porodziła, gdyż miała za wiernego tego, który obiecał. A przetoż z jednego, i to obumarłego. Rozpłodziło się potomstwo jako mnóstwo gwiazd niebieskich i jako piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się nimi, i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż ojczyzny szukają. A wprawdzie, gdyby byli na one pamiętali, z której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się zaś. Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej, przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował. Wiarą ofiarował Abraham Izaka, będąc kuszony, a ofiarował jednorodzonego ten, który był wziął obietnicę. Do którego życzono, w ku Tobie będzie nazwane nasienie, uważając to, iż Bóg może i od umarłych wzbudzić, skąd go też w podobieństwie wstania przyjął. Wiarą około przyszłych rzeczy błogosławił Izaak, Jakuba i Ezawa. Wiarą Jakub umierając, każdemu z synów Józefowych błogosławił i pokłonił się podparwszy się na wierzch laski swojej. Wiarą Józef umierając, o wyjściu synów izraelskich wzmiankę uczynił i z strony kości swoich rozkazał. Wiarą narodziwszy się Mojżesz, był ukryty przez trzy miesiące od rodziców swoich, przeto że widzieli nadobne dzieciątko i nie bali się wyroku królewskiego. Wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być zwany synem córki faraonowej, raczej sobie obrawszy złe rzeczy cierpieć z ludem bożym, niżeli doczesną mieć z grzechu rozkosz, za większe pokładając bogactwo nad skarby egipskie urąganie Chrystusowe, bo się oglądał na odpłatę. Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego bo jakoby widział niewidzialnego, mężnie sobie poczynał. Wiarą obchodził Wielkanoc i wylanie krwi, aby ten, który tracił pierworodnych, nie dotknął się ich. Wiarą przeszli przez Morze Czerwone, jako posuszy, o co kusiwszy się Egipcjanie, potonęli. Wiarą mury Jerycha upadły, gdy je obchodzono przez siedem dni. Wiarą Rahab wszytecznica nie zginęła wespół z nieposłusznymi, przyjąwszy spokojem szpiegów do gospody. A cóż więcej mamy mówić? Bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiadać o Gedeonie i o Baraku, i o Samsonie, i o Jewcie, i o Dawidzie, i o Samuelu, i o prorokach. Którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, Dostępowali obietnic, lwom paszczenki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili z martwych wstania. Drudzy zaś pośmiewisk i biczowania doświadczyli, nadto i związek i więzienia. Byli kamionowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach, których nie był świat godzien, tułali się po pustyniach i po górach, i jaskiniach, i jamach ziemi a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy przeto że bóg o nas coś lepszego przejrzał aby oni bez nas nie stali się doskonałymi pieśni 12 213 124 197 110 126 wiersze brzasku 55 Doskonała ufność. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 5990. Pytania, w czym ufałem, ufałam Bogu w tym tygodniu, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, jakie były wyniki. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.